Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym mówieniu Mando i ponownie ze mną się Lewy oczywiście, standardowo, witam cię. Witam. Ale dzisiaj jest też z nami Adi. Witam. W końcu mam jakiegoś gościa, bo my ogólnie tak przez całą serię w sobie mówimy, dobra, na przynajmniej jeden odcinek potrzebujemy jeszcze jakiegoś gościa, miał być, nie wyszedł, ale dzisiaj udało się Adiego ściągnąć jakimś cudem. No, ale tak ledwo. Tak, od razu zaznaczam, możecie usłyszeć jakieś tam, wiecie, ziewnięcia, kaszlnięcia i tak dalej. Adi jest niestety chory, także zdrówka w komentarzach mu życzcie. Ja również było. Jestem. Lewemu też zdrówka w komentarzach. Nie, nie musicie, ja się czuję w miarę dobrze. Ale chłopakom możecie jak najbardziej. Góry dziękujemy. Tak. Dobra, no i także to tyle słowem wstępu. Bierzemy się za omówienie kolejnego odcinka Mando 6. Zbliżamy się powoli do końca. I dzisiaj będzie ciężko. Ale to za chwilę wszystko. Jak weźmiemy się do roboty. Ogólnie widzowie, jest na tyle ciężko, że dosłownie dzisiaj przez chyba dobrą godzinę Lewy mówił mi: Hedosi, nie nagrywajmy tego omówienia, ja nie chcę wracać do tego odcinka, ten odcinek był tak zły, że ja nie chcę do niego wracać. Tak było. Tak, ja po prostu pierwszy raz miałem coś takiego, że ja poddałem pod wątpliwość to, czy ja chcę w ogóle kontynuować oglądanie tego serialu. Bo jakby ten odcinek to była dla mnie granica, nie? Ja dokończę ten sezon, żeby robić omówienia i chyba koniec z Mando, nie? Dosłownie odcinek zaczynał się sceną rodem z romansów, więc to już tam było... za dużo romansów było w ogóle jakiś tam. W ogóle ten początek był taki, mam wrażenie, taki też strasznie odcięty od bazy, bo no dobra, pokazali nam tych Mandalorian, ale totalnie nie rozumiem, po co pokazano właśnie nam tą zakochaną parkę. Jakby mam wrażenie, że to totalnie niepotrzebne tam było w jakikolwiek sposób. Czy... mogło być jakiekolwiek inne zlecenie. Znaczy ja nie mówię, że to było złe, że konkretnie takie zlecenie, ale ja myślałem, że to będzie połączona fabuła odcinka jakoś z tym zleceniem, a to w sumie oni zabrali jakiegoś księcia i tyle. I mamy ino, mogli już pociągnąć odcinek cały z tym księciem i to by było ciekawsze niż to, co dostaliśmy. Ej, taki pościg na przykład, nie? Za tym, za nimi, jak oni tego księcia odstawiają, nie? To byłoby dobre. Tak. Pościg jak w Obi-Wanie zaleją. No na przykład. Mary, nie przypominaj mi o tym, proszę. Za dużo złych wspomnień będzie w tym odcinku. Tak, tam niestety. Tam nie mogę z tym żyć, niestety. Zwłaszcza, że ten odcinek jest bardzo wspominkowy. Tu mamy dużo nawiązań do starszych rzeczy. No ale dobra, cóż. Jakoś przebyliśmy przez ten odcinek, więc dobra, no. Ogólnie cóż, Bo-Katan dostała, jak przypomnimy, misję, żeby znaleźć innych Mando, którzy mają włączyć się do walki. No i będzie tutaj ekipa, z którą ona chciała tam podbijać świat. No i oni zostali ochroniarzami na jakiejś po prostu... jakiejś takiej chorej planecie. Są najemnikami. Tak, są najemnikami i są ochroniarzami na jakiejś chorej planecie, która, szczerze, powiem wam tak, zobaczyłem tę planetę i ja mówiłem, nie, ja chcę z tej planety uciec jak najszybciej. No jakaś taka dziwna była. Taka specyficzna strasznie. Tak. No tak i... jakby chcieli tam trochę kolorów wrzucić czasami, tak, że o, super, jest fajnie, ale wszyscy jesteśmy chorzy psychicznie. Ale to było tak przesadne po prostu. No. No i cóż, no i wchodzimy sobie na tę planetę i oczywiście nie mogą się spotkać z Mandalorianami, bo najpierw trzeba udać się do władców i władcy muszą dać questa i daje questa. Tak, dosłownie to mi przypominało te odcinki Mando, coraz bardziej przypominają po prostu taką grę RPG. Tak, żeby coś tak. Osiągnąć, musisz pójść po coś, żeby ktoś ci dał zlecenie, że pójść tam. Ja nie mówię, że to jest zła formuła, tylko jakby schemat, formuła, jak zwał, tak zwał, ale oni w tym serialu tego nie umieją robić. To im zdecydowanie nie wychodzi. Bo to wypada tak sztucznie. Na dodatek ten quest był... totalnie głupi. Tak, no. I prosty. Jakby to tak szybko poszło, dosłownie. To wyglądało coś takiego. Mamy problemy z droidami, idą do jakiegoś tego głównego ziomka, który tym kontroluje. No do droidów jeszcze się przejdzie, ale to. No tak w skrócie. Chodzi o to, że... nie wiem, jak tam było. Poszli do tego gościa od droidów, on nic nie wie, pójdźcie tam, oni tam idą, też nic nie wiedzą, ale wiedzą, kto może wiedzieć. Idą do osoby, która wie i wracają do tego na samym początku, wydają im go w ręce Lorda i Milady. I jakoś tak. No, i to był taki quest po prostu na bok, żeby przedłużyć odcinek i pojechali do tutaj głównego celu odcinka. Tylko, że nawet ten... quest nie miał sensu, znaczy mnie najbardziej wkurzało jego zakończenie. Zaraz przejdziemy, skupmy się na początku, jeszcze na tym, co się działo, bo za bardzo wybiegliście, wyjątkowo nas muszę trochę hamować. Dobrze. Tutaj uważam, zmarnowanie potencjału Jacka Blacka w Star Warsach. Tak. Bo on był plusem tego odcinka, że go w ogóle zobaczyliśmy, ale... nie tylko Jack Black, ale jeśli chodzi o zmarnowanie aktorów, to potem wspomnimy, bo nie jest to jedyny taki niespodziewany występ aktorski w tym odcinku. Mm-hmm.
Zgadza się. To jest podobny taki trochę, podobna sytuacja do Lorda Krillara w Antoine Trójce, gdzie był Bill Murray, też totalne zmarnowanie superaktora. Ale tak, generalnie odcinek opowiada o tym, że na tej planecie, przez to, że jej przywódca jest tam po resocjalizacji Imperium, to nie można mieć blasterów, a wszystko za ludzi robią droidy z czasów Wojen Klonów. To akurat było spoko, fajnie, bo zobacz te droidy w live action jeszcze raz. I nasi główni bohaterowie, żeby móc się zobaczyć z najemnikami, którzy zostali wynajęci przez tutaj Jacka Blacka, muszą zgładzić droidy, które się buntują. Co jakiś czas jakiś droidowi odwala i on zaczyna terroryzować miasto. I w zamyśle to brzmi spoko, tak jak wiele rzeczy w tym odcinku, w zamyśle brzmi spoko. Tak jak tutaj to już zaczynamy wkraczać w tą akcję, to tragedia. Jak no to tak średnio bym powiedział. Jakby Dean zachowuje się tutaj jak taki przedszkolak, który się obraził na droidy. On nie będzie z nimi wchodził w interakcję, on nie będzie ich słuchał, on będzie tylko je kopał, będzie bił i będzie kopał, w ogóle się nad nimi znęcał. I jakby ten facet, on ma PTSD, jeśli chodzi o te droidy, bo one mu zabiły rodziców. I to w tym odcinku można było tak dobrze rozegrać. Ta cała niechęć Dina do droidów, przez to, że one zabiły mu rodziców, to można było tak super zrobić, ale spłycili to do tego, że Din po prostu nie lubi droidów. Ale to nie pierwszy raz, kiedy coś, co jest warte rozbudowania, zostało sprowadzone do takiej rangi. A jeszcze w ogóle idea Baru też jest spoko dla droidów, który tam rozwiązuje całą akcję, że się okazuje, że te droidy piły smar, który je przeprogramowywał, żeby się buntowały. I to jest spoko, ale kurwa, droidy piły smar, który je przeprogramował. I też w zamyśle to można było spoko zrobić, ale tak to zostało wykonane, też pozostawia wiele do życzenia. Czyli ogólnie cały koncept tutaj tego problemu, jaki był, jest spoko, tylko nie zostało to pociągnięte dalej w jakiś sensowny sposób. W odcinku jest mnóstwo dobrych pomysłów, ale to, jak one są zrobione, wypada okropnie. Jakby one nie trzymają się kupy, bohaterowie, mówię, zachowują się jak dzieci. Podejmują jakieś nielogiczne działania, bardziej Din, bo Boka tam tutaj dobrze ogarnia. Jak zwykle zresztą. Tak samo jak jeszcze była scena, gdy on idzie do tego gatunku, tam idzie do tych podziemi, gdzie oni budują te droidy. I są ci z gatunku Quilla z pierwszego sezonu. Tak, który mi się podobało, ale... Powiedziałem i swoje. Oni mu mówią i oni tak twierdzą, że nie, droidy nie mogą doznać awarii, ale oni wiedzą, który kolejny droid może doznać awarii. No to... Tak. To oni wiedzą, że one są przeprogramowane, czy nie wiedzą? Skąd oni wiedzą, że akurat ten droid w tym miejscu nagle mu odwali? Skoro oni są w stanie to przewidzieć, to dlaczego po prostu wcześniej tych konkretnych droidów nie wyłączą? Bo mam wrażenie, że oni tak bardzo nie mieli pomysłu na ten odcinek i tak bardzo wszystko spłycili, że po prostu musieli zrobić jakiś taki wątek na szybko, który się finalnie nie skleja u podstawy. Właśnie, bo mnie to też strasznie zostawiło w takim... Pamiętam, że w pewnym momencie zapauzowałem i mówię, chwila, no to oni w końcu wiedzą i są w stanie to zatrzymać, czy nie wiedzą i no też właśnie. Są w stanie to zatrzymać, nie? To jest takie... To wygląda trochę jak taki wątek wymyślony na siłę po to, żeby, wiecie, że wymyślili tę końcówkę... Tak, wymyślili tą końcówkę z Mandalorianami i tam pojedynek Bo-Katan i tak dalej, ale uznali, nie, no to jest tylko parę minut, musimy mieć do tego jakąś resztę odcinka, więc wymyślili na szybko cokolwiek, żeby ten odcinek miał te 40 minut, nie? Czy tam, no mniej więcej tak, tyle tak, czasu. Tak, dokładnie. Dosłownie, tak ale... można chyba powiedzieć w przenośni, albo nawet nie w przenośni, że cały środek tego odcinka to jest dosłownie filler. Tak. W ogóle rozwalił mnie też pomysł kostnicy dla droidów. I ona jakby z wyłączonego droida pobrali mu jakieś kurwa smar, nie wiem co to było, z tego smaru wydzielili cząsteczki, które nie wiem, jakby jak krwinki, jak nie wiem, jakiś DNA u człowieka by wydzielili z krwi. Ja mówię, ten odcinek ma tyle absurdalnych pomysłów, że ja nawet nie wiem co o tym powiedzieć. Naprawdę, pierwszy raz mam tak, że ja nie wiem co mówić po prostu. To tutaj ja powiem, że jeszcze zobacz to w tej kostnicy, nie? Ona wciągnęła ten cały smar i ona z automatu wiedziała już wszystko. Wszystko, co potrzeba, nie? Wrzuciła do jakiegoś programu i nagle jej wszystko wyświetliło. Tak, szybciutko. To trzeba by już skończyć wypełniany jakby wątek odcinka. Tak. Bo my naprawdę już nie wiemy zbytnio, co mówić, widzowie. Po prostu, ten wątek był tak nie zły... Wiem, na to, że ja cokolwiek mówię. Tak, ale to dobrze, bo my się naprawdę obawialiśmy, że my nic nie powiemy w tym odcinku, a ty ładnie mówisz. Tak, bardzo ładnie mówię. Proszę, bardzo. Ale przechodzimy do jakkolwiek istotnych rzeczy w tym odcinku. Czyli pomijamy już dziwo, droidy, cokolwiek... tak? Tak, pomijamy, zapominamy, ja już nie chcę o tym myśleć. Tego nie było, Jakkolwiek ważny wątek zaczyna się w ostatnich 10 minutach odcinka, który trwa 40 minut, bo tam 4 ostatnie minuty są napisy i tak dalej. A jeszcze chciałem wtrącić, co się dzieje przed finałem. Grogu przez
naszą Milady i Milorda. On jakby Grogu jest wyłączony z tego odcinka, on sobie cały odcinek spędza z właśnie rzekiem Blackiem i jego żoną. I raz użył mocy, żeby rzucić kulą. Gdy Din odbiera Grogu właśnie spod ich opieki, żona Jacka Blacka, to sobie tak to wygląda, nagle wyciąga znikąd miecz i mówi, że ona Grogu pasuje na rycerza i Grogu ma pasowanie na rycerza. Cały odcinek nie ma nic o rycerzach, cały odcinek nie ma, żeby była jakakolwiek gwardia na tej planecie, nie ma nic o żadnych wojownikach, ale ona pasuje Grogu na rycerza. Nawet więcej. Było powiedziane, że oni są takim krajem, że oni nie mogą mieć czegoś a la armii. Tam nie może być broni, nie może być armii, nie może być niczego. Ale ona nagle miecz wyciąga. Ona nagle miecz wyciąga. Znaczy nie, no ona może posiadać tam miecz, nie? Ale no, jak ona go nagle pasuje na rycerza? To nie ma sensu. Nie było w tym odcinku o rycerzach. Dosłownie, Grogu niedługo będzie miał więcej tytułów szlacheckich. Tak, ale Grogu ma przewalone. Gość się wyrywał z sekty Jedi, żeby trafić do sekty Mandalorian, żeby teraz jeszcze stać się rycerzem jakiegoś zapowiedziałego układu. Błagam, niech tego nie ciągną dalej, niech to oleją. Nie, proszę, że, ale właśnie, nie, to jest właśnie gorsze, że oni to zapomną, bo to było całkiem bezcelowe. Ale dobra, spotykają się Mandalorianie i znowu jest śpiewka, że Bo-Katan nie może władać Mandalorianami, bo ona nie ma miecza. I wyzywa tam jednego z przywódców do walki, wygrywa, ale ona wygrała, ale ona, żeby nimi jeszcze dowodzić, to musi mieć miecz. Co z tego, że ten poprzedni przywódca nie miał miecza? Bo-Katan musi mieć miecz. I Din decyduje się jej oddać swój mroczny miecz i okazuje się, że ona może go wziąć, ponieważ jak ona go w drugim odcinku ocaliła przed tym droidem, ten droid go pokonał i odebrał mu miecz, a Bo-Katan pokonała droida i odebrała droidowi miecz. Czyli Bo-Katan jest właścicielką miecza. I ja mam teraz jedno pytanie. Mam jedno pytanie. Dlaczego w takim razie Din nie powiedział tego w tym drugim odcinku? Jakby my... Scenariusz nie wymagał. Racja, bo Lewy, pamiętaj, my bardzo czekaliśmy na pociągnięcie dalej wątku mrocznego miecza, bo tego było za mało. My na to czekaliśmy. Czekaliśmy 4 odcinki i co? I nagle Dinowi się uświadamia, ej, w sumie mogłem dać jej ten miecz. Tak po prostu mogłem jej dać. Tak, ale właśnie, ta scena zaprzecza w ogóle serialowi Star Wars Rebelianci, ponieważ ostatnio sobie zrobiłem rewatch, skąd jestem w połowie 4 sezonu aktualnie i tam jest zupełnie scena jak Sabine. Ci, którzy oglądali serial, będą wiedzieć. Ma mroczny miecz i ona mówi do Bo-Katan, że ona jego daje uroczyście przekazuje ten miecz, żeby Bo-Katan rządziła Mandalorą. I wtedy nikt nie ma problemu z tym, że Bo-Katan go wzięła. Tam nie było żadnej walki. Sabine nawet nie była właścicielką tego miecza. Ona jej daje ten miecz i Bo-Katan wtedy ma. Ale tutaj już musi być w walce. I w ogóle dorobili sobie do tego jakąś chorą ideologię, więc już lepiej by było jakby po prostu, nie wiem, mogli zrobić coś takiego, że Bo-Katan wyzywa Dina na pojedynek i on się jej podkłada, albo cokolwiek. No. To jest tak proste rozwiązanie. Ja w ogóle, teraz tu powiem, bo widzowie, jak wiecie, ja byłem w trakcie nadrabiania Mando i wczoraj oglądałem finał drugiego sezonu. I ja się zastanawiałem, czemu oni wtedy nie odbili takiego pojedynku właśnie. Takiego, Din się podkłada, Bo-Katan staje miecz i koniec, mamy drugi sezon zakończony, Bo-Katan ma miecz. Mówię, właśnie mieli problem, że nagle musi być jakiś pojedynek albo coś, ale w Rebeliantach nikomu to nie przeszkadzało. Absolutnie. W Rebeliantach w ten miecz mieli wszyscy wywalone. Nawet tam mówią Mandalorianie, że mroczny miecz to jest symbol tylko dla klanu tam Wisla i Krajs i że to jest przeżytek w ogóle historii. Ten miecz nie ma żadnej wartości. Tak, zwłaszcza, że jak ktoś jest szoknął Rebeliantów, no to wie, że Sabine miecz od Dartha Maula ukradła. I dopiero od Sabine znowu zaczął się kolejny cykl przekazywania tego miecza, ale na dobrą sprawę, aktualnie nie żyje nikt, kto faktycznie zdobyłby w walce ten miecz. Jak ten cykl wygląda, mógłbyś powiedzieć? Idąc faktycznie logiką, to tak, Darth Maul był właścicielem miecza, zdobył go w walce, ale Sabine mu go ukradła. Ale generalnie to Dartha Maula zabił Kenobi, Kenobiego zabił Vader, Vadera zabił Palpatine, ale za to Vader zabił Palpatina. Więc tak idąc tą logiką, to Vader lub Palpatine powinni władać mrocznym mieczem, ale oni obydwaj nie żyją. Nie ma właściciela tego miecza, nie ma nikogo, nikt nie zdobył go faktycznie w walce, takiej uczciwej. Moff Gideon też nie zdobył go faktycznie w walce. A tylko, wiadomo w ogóle skąd znaczy, go ma? Mógł zdobyć w walce? Nie, jeśli dobrze pamiętam, to tego nie ma. Nie skończyłem jeszcze 4 sezonu Rebeliantów, może tam się to wyjaśni. Ale mówię, historia z tym mieczem jest tak bez sensu, że aż szkoda gadać po prostu. Więc możesz chyba zakończmy to. Tak, Bo-Katan zdobywa ten miecz, wysuwa go uroczyście i na tym kończy się odcinek. Najgorszy odcinek Mandalorian. Obi-Wan Kenobi, serial Obi-Wana Kenobiego, w ogóle, kurwa, pościg Lei miał więcej sensu niż cały ten odcinek. Dosłownie. Tak, racja. Właśnie. W ogóle byśmy zapomnieli o jednej ważnej rzeczy, o której chcieliśmy wspomnieć, to
że było dużo występów, znaczy no dużo, no jak na jeden no odcinek to było dużo. Właśnie. Było dużo występów gościnnych znanych aktorów i... Był Jake że, Black. Tak, był i Jake Black. I co ważniejsze dla mnie był Christopher Lloyd, czyli Emmett Brown z Powrotu do przyszłości, albo też jeszcze wujek Fester z rodziny Adamsów. Tak. I ja po prostu, jako fan Christophera Lloyda, ja ubolewam, że on dostał rolę w takim właśnie odcinku. Bo Christopher Lloyd jest świetnym aktorem i nawet powiem szczerze, on dobrze zagrał swoją rolę, tylko że jego rola tu nie ma sensu po prostu. Tak. Ale mogli nawet z tej jego postaci zrobić jakąś ważniejszą, bo nie wiem, no separatysta jakiś zapalony, mogli zrobić, że on ma jakiś, nie wiem, swoją planetę, gdzie ma te droidy i nie wiem, wydają Mandalorian albo cokolwiek, no jak lepiej to rozegrać. Jeszcze... Ale nie, no, po co? Jeszcze to, o czym my gadaliśmy przed nagrywaniem, mianowicie, no Christopher Tucker jest separatystą i było, że on zna się z Hrabim Dooku, nie? Nie zna się z Hrabim Dooku, tylko zna Hrabiego Dooku. Zna Hrabiego Dooku, wie tam, co się działo, jeżeli chodzi o separatystów. Tymczasem Din nie wie w ogóle o istnieniu Jedi. On był w szoku, jak się dowiedział, kim są Jedi. I najlepsze jest to, że tak, Din nie dość, że dorastał w czasie Wojen Klonów, to jeszcze Din jest Mandalorianinem, a Wojna Jedi to jest nieodłączny element historii Mandalorian. Tak, to są śmiertelni wrogowie przecież. Znaczy nie, że śmiertelni wrogowie, no ale swego czasu byli, ale zwłaszcza, że wojna z Jedi wcale nie była jakoś tak dawno, te konflikty w stosunku do akcji Gwiezdnych Wojen, więc jak to jest, że każdy w galaktyce zna Jedi, Sithów, separatystów, Wojny Klonów, tylko ten jeden Mandalorianin Din nie zna. Tak, i to jeszcze osoba, która tak jakby trzyma się swojej kultury, jest w sposób zapalonym, że tak można powiedzieć, wyznawcą jej, i on nie wie tak naprawdę jednej z podstawowych rzeczy o niej. To jest strasznie dziwne. I to, że on tego nie wie, to jest takie już, nie wiem, może nawet naciągane i w ogóle płytkie. Adi, jeżeli oglądałeś nasze omówienia, to wiesz, jak my bardzo wyzywamy na to, że Din jest cofnięty w rozwoju i się nie rozwija teraz, więc... A czy to akurat rozwój nie ma nic do tego? Tak. I tak jeszcze wracając do tych aktorów, to mam wrażenie, że oni zostali tam obsadzeni, bo scenarzyści siedzieli i mówią, dobra, wszystko jest płytkie, nie ma tutaj absolutnie nic ciekawego, nic nie idzie do przodu, wypchnęliśmy w ogóle jakiś z dupy wątek w środek odcinka, dajmy popularnych aktorów, żeby ludzie mieli o czym rozmawiać, jak chodzi o odcinek. Dosłownie, mam wrażenie, że oni tam są tylko po to, żeby jakkolwiek się o tym odcinku rozmawiało, poza tym, że jest do dupy. Że ma to ratować odcinek w jakiś sposób. No, może nie tylko ratować, ale no, jak mówiłem, no, żeby o tym odcinku jakkolwiek mówić, coś innego niż tylko negatywne jego cechy. No bo Lektor Lewy mówił, było bardzo dużo ciekawych pomysłów, ale były spłycone tragicznie. A już nie ma jak ich rozwinąć, bo zbliżamy się do końca. Po pierwsze jest tego za dużo, po drugie zbliżamy się do końca Mando. To co ja mówiłem już w kilku odcinkach, że jeżeli będziemy tak iść w takim tempie, w jakim idziemy, to my nie będziemy mieli czasu na rozwinięcie, na jakąś zabawę, jakieś nacieszenie się Mando. Tak i jakbyśmy chcieli. To ważne, Moff Gideon, bo ten serial do tej pory nie ma antagonisty. Moff Gideon powróci, ma dwa odcinki na to, żeby powrócić. Tak. Dosłownie. Oni powinni znaleźć ten jego rozbity prom w trzecim odcinku maksymalnie. Może w czwartym. I on powinien już w szóstym tym odcinku się pojawić. Nie wiadomo, nie wiemy do czego to zmierza. Zostało, jak jest 8 odcinków, tak? W każdym sezonie. Tak, zostało nam dwa odcinki. No jeden z tych celów, który miał być wypełniony, to jest to, że no, znaleźć tych Mandalorian. Okej, mamy dwa odcinki i Sony chcą przez to zrobić. Dosłownie, w poprzednich dwóch sezonach ta główna akcja toczyła się od najpóźniej chyba trzech czy czterech ostatnich odcinków. A tutaj mamy dwa i co? I nic bo nie tam wiemy, był, co bo dalej. W pierwszych dwóch sezonach był jasny cel. Grogu tak. Ma trafić do swoich. Potem jak trafił do swoich, całkiem był inny plan na trzeci sezon, no ale oczywiście musiał wrócić. No jak? Przez Disneya, nie? No bo oni tam nie mieli... O tym opowiadał. Na trzeci sezon nie mieli pomysłu. Taka jest prawda. Nie wiedzieli, co oni chcą zrobić z tym trzecim sezonem. I ja właśnie... szczerze bym się nie obraził, jakby się skończyło na drugim. Ja też nie. Ja właśnie też. Ja widzowie ogólnie mógłbym mówię... pamiętać Mandalorianina jako ten dobry serial tak. Gwiezdnowojennych. Tak. Znaczy no nie idealny, bo Mando nie jest idealny, ale taka przyjemna rozrywka, bo pierwszy sezon był dla mnie świetny. Tak, zrobić lepszego może... Bobę potem coś o Grogu, tak już w formie serialu jakiegoś Jediowego. Mando byłby po drugim sezonie dobrym punktem wyjścia do nowych, fajnych historii. Tak. Tak. I w ogóle szczerze, jakoś tak nie czuję zupełnie przy tym trzecim sezonie tego, co czułem właśnie przy pierwszych dwóch, bo na przykład, nie wiem, tak teraz totalnie szczerze mówiąc, ja przy każdym otwierającym sezon odcinku w poprzednich dwóch sezonach miałem ciary. Dosłownie, one były tak wspaniale zrobione, i pierwsze pierwszego sezonu, i pierwsze drugiego, że naprawdę brakuje mi tego w trzecim, bo otwierający odcinek sezonu trzeciego był okej. Okay. Był dobry moim zdaniem, ale no, nie ma, tak, że tak powiem, podjazdu do swoich poprzedników.
Nie ma ani trochę. Dobra, także czy mamy tutaj jeszcze coś do dodania? Absolutnie nie. Szczerze widzowie, powiem wam, powiedzieliśmy, że będzie ciężko, dlatego że my po prostu w tym odcinku raczej nie rozmawiamy o samym odcinku, bo nie ma o czym rozmawiać, tylko rozmawiamy o wszystkim innym jak zwykle. O tym, jak bardzo źle tak, jest. O wszystkim, co jest złe, jeśli chodzi o Mandalorianina. Tak, bo po prostu ten odcinek jest taką kwintesencją złości tego, czy słabości tego sezonu. O, może tak powiem. Tak. No więc w takim razie widzowie, to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijcie do lewego na kanał i chłopaki, oczywiście dziękuję wam za towarzystwo. Szczerze, my trochę ubowaliśmy nad faktem, że Adi dostał taki słaby odcinek dzisiaj. Chcieliśmy go na jakiś lepszy, ale może dobrze byłeś z nami w słabszym odcinku, nas wsparłeś mentalnie, także dzięki. No na szczęście też padło na taki odcinek, a nie inny i nie musiałem się jakoś nadwyrężać, bo jestem chory, ja w ogóle mam głowę teraz na poduszce, więc mam wrażenie, że nawet zaleta, a nie wada, w sumie, że trafiłem na taki, a nie no inny. Właśnie, że tak na takie coś, co nie ma co mówić. No i dobra, no cóż, zostały nam już tylko dwa odcinki. Ja już naprawdę, ja już mam dość, absolutnie. Jak naprawdę, widzowie, zobaczcie sobie pierwszy odcinek, jako ja miałem wielką radość z oglądania trzeciego sezonu Mando. Teraz chcę, żeby ten serial się już skończył. Niech to już się skończy. Dajcie mi jeszcze bitkę w ósmym odcinku z zajebistą i mi wystarczy. Koniec. Nie chcę więcej już tego. Nie wracajmy już do tego. No i dobra, tyle. W takim razie widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach, a chyba teraz będzie trochę więcej rzeczy, bo mamy z chłopakami wolne, wiadomo, święta, więc może coś porobimy jeszcze większego. Zresztą zobaczymy, jak będzie. No i dobra, no i tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa.